Cześć, witajcie moi drodzy. Mamy piątek, piąteczek, piątunio. Zapraszam na kliniunia. No i tradycja na kanale jest taka, że oczywiście stoicę, stoickie piątki. A na dzień dzisiejszy sobie przeczytamy fragment z książki Podróż w świat filozofii. Jerzy Pilikowski. I on powiedział coś takiego. Napisał: Niech więc nikt z was nie narzeka. Nikt nas na tym świecie przemocą nie trzyma. Każdy przebywa tu z własnej woli. Jeżeli ktoś nie ceni życia, a nie umiera, znaczy to, że jest chórzem. Kto więc żyje, niech życie chwali i pomimo wszystkich przeciwności robi co coś wartościowego. Moi drodzy, to jest w ogóle pewien fenomen, Trzeźwienia. I wydaje mi się, takie jest moje doświadczenie, że aby na dłuższą metę utrzymać abstynencję, to jedno. Utrzymać trzeźwienie i to trzeźwienie rozwijać, czyli gdzieś no, generalnie rozwijać się, poprawiać sobie życie. To jest jedna z takich ważniejszych rzeczy moim zdaniem, dzielenie się czymś wartościowym. Tu chodzi o pewną twórczość, nie? Generalnie wychodząc może od początku tego tekstu, o tym, żeby nie narzekać, tak? To jest temat trudny. Nie? Natomiast to jest jakby kwintesencja modlitwy o pogodę ducha, którą się właściwie na każdym spotkaniu anonimowych alkoholików yy, cytuję. Gdzie: no jeżeli coś nam nie odpowiada, to jeżeli możemy to zmienić, to zmieniamy. Jeżeli tego nie możemy zmienić, to akceptujemy. Ale nie narzekamy nigdy, po prostu. Znaczy tam nie ma takiego tekstu, to jest moje, moja interpretacja, ale o to chodzi. Samo narzekanie, czasami wiadomo, to może ulgę przynieść, kiedy sobie ponarzekamy, trochę po, pojojczymy i, i, i spoko. Natomiast jeżeli robimy z tego sport, no to słabo. Tak? Natomiast w drugiej części tego fragmentu czytamy o tym, żeby pomimo różnych przeciwności losu robić w życiu coś wartościowego. A według mnie. Najbardziej wartościową rzecz, jaką możemy robić, to jest taka czy inna forma, forma służby, służenia innym ludziom. I teraz to można robić na milion sposobów, nie? bo możesz rzeczywiście założyć kanał na YouTube i tak jak ja dzielić się swoim doświadczeniem z trzeźwienia. Możesz to robić na mityngach, możesz to robić w terapii, możesz gdzieś w wolontariacie jeździć do jakichś ośrodków i gadać z ludźmi o swoim trzeźwieniu, jak sobie radzisz. Dzieląc się po prostu, i to cholernie, cholernie pomaga też w naszym przeźwieniu. Zwyczajnie. Jeżeli uważasz, że to nie jest Twoja droga, to możesz robić coś innego, tak? Możesz gdzieś w ogóle, właśnie, w jakiś wolontariat wejść. A nawet jeżeli nie, to pracując, nie wiem, w sklepie, załóżmy, pracując na stacji benzynowej, gdziekolwiek, czymkolwiek się zajmujesz, to robić to naprawdę z. To zabrzmi górnolotnie, z miłością do drugiego człowieka. Ale tu chodzi o to po prostu, żeby starać się każdego dnia naprawdę mocno, uczciwie swoją robotę wykonywać. Tak? I raz, że da to nową jakość do, do Twojego życia, bo będziesz miał pewność takie przekonanie, że to, co robisz, robisz dobrze, a nie na odpierdziel, jak to często bywało do tej pory, ale też przede wszystkim da to ci ogromnego powera do dalszego częszczenia. Bo w momencie kiedy dostaniesz zwrot, taki feedback, tak, że to co robisz przynosi owoce, nie? I to wszystko nie ma znaczenia, jeżeli będziesz pomagał ludziom w jakiś sposób i ktoś ci bezpośrednio podziękuje czy coś, że wow, się jego życie, czy zwyczajnie obsłużysz swojego klienta odpowiednio przy kasie w Biedronce na przykład, czy na stacji benzynowej, nie ma to znaczenia. I on ci po prostu powie dziękuję bardzo, nie? Jest pan bardzo miły. I to jest, kurde, no to hej, da, daje, wiesz, ogromne kopyto, nie? Do, do, do dalszego trzeźwienia, do dalszego rozwoju. Bo to naprawdę, moi drodzy, takie sytuacje, one powodują, że nam zwyczajnie chce się podnieść rano dupę z wyra. Że to daje takiego, wiesz, kopa, kurde, jest dobrze, nie? Jest dobrze. I to, co robię, ma sens. Daje ci takie przekonanie, że ty też jesteś, jesteś potrzebny i ważny, nie? I nie w taki egocentryczny sposób, jak żeśmy gadali yy, kilka dni temu, że oczywiście moje problemy i moje sprawy są najważniejsze na całym świecie. Nie, nie o to chodzi. Bo my to lubimy, wiesz, jak alkoholik pijany od ściany do ściany idzie, się obija. Tak samo, kiedy przestajesz pić, yy, czy nawet kiedy pijesz, to nie ma znaczenia. To nie mówię tu teraz o takim obijaniu się od ściany do ściany w sensie fizycznym, dosłownym. Ale bardziej takim, wiesz, duchowym, psychicznym, czyli ze skrajności w skrajność. Albo jestem super madafaga, albo jestem w ogóle do dupy. Nie, prawda, zawsze gdzieś tam, przynajmniej w tym wypadku, na pewno gdzieś jest po środku, niekiedy bliżej lewej lub prawej strony, ale na ogół po środku. Hmm. Dlatego cholernie ważne, moi drodzy, jest, żeby hmm, dawać ludziom coś wartościowego. To bardzo pomaga yy, w trzzmieniu bardzo, bardzo pomaga w trzeźwieniu i pomaga zachować abstynencję też przede wszystkim. Dajcie znać w komentarzach, moi drodzy, czym się zajmujecie i czy staracie się to praktykować, żeby naprawdę to, co robicie, w jakiś sposób dawać służyć ludziom, bo jestem ciekaw, czym tam się zajmujecie. Nawet możecie tak napisać po prostu, czym się zajmuje zawodowo i jak możesz w swojej pracy zawodowej nieść pewną służbę innym ludziom, bo to jest chyba najważniejsze. Dobrego dnia i do zobaczenia w niedzielę. Cześć.